To od razu przejdę do prostego pytania, które skieruję do profesora Markowskiego. Mianowicie, co się stało z polską inteligencją i czy te doświadczenia typu Dipowskiego, które polska inteligencja ma, czy one są aplikowalne jakoś, czy one mają swoją reprezentację w dzisiejszej polityce? A profesor Markowski, jak ma w zwyczaju, odpowie na pytanie, które sam sobie wcześniej postawił. Panie profesorze. Dokładnie tak będzie. Tak zastanowiłem się nad tym tytułem Państwa znakomitych dokonań z lat 70. i 80. i to jest tytuł Doświadczenie i przyszłość. Doświadczenie w pewnym sensie mądrość przeszłości i przyszłość. Ja mam takie dziwne wrażenie, przynajmniej w mojej części takiej empirycznej nauce politologii, coraz bardziej mamy kłopot z tym, czy doświadczenie w ogóle jest jakimś kierunkowskazem w tym, co robić w przyszłości. Bardzo często mamy do czynienia z takim sytuacją, że zmienną niezależną, by już tak całkiem technicznie to ująć, przyszłości są modele przyszłości. To znaczy prawdopodobnie dzisiaj znacznie bardziej niż te 30 lat temu nie można polegać na doświadczeniu w planowaniu przyszłości. Nie wiem, czy to jest tylko mój problem. W swojej dyscyplinie to dostrzegam. Często właśnie te elementy teorii, które kiedyś bardzo klarownie sekwencję czasową potrafiły tak zdefiniować, że była przeszłość, przyszłość i w tej przeszłości były przyczyny przyszłości. Dzisiaj to się bardzo pomieszało moim zdaniem i mamy z tym coraz większy kłopot. Druga rzecz to jest polska specyfika tego, w czym żyjemy. Ja może tak troszkę wymienię parę rzeczy, a kłopot, jaki ja dostrzegam, bardzo subiektywna perspektywa polskiej politologii, jeśli istnieje, polega na tym, że nie liczymy. Jesteśmy w naukach społecznych bardzo często takimi wtórnymi cyfrowymi analfabetami. Problem ten mógłbym długo obrazować różnymi przykładami, jak się dyskutuje na tematy, na które tam wygląda na to, że coś się zna. I nie mogę dyskutować, ponieważ naprzeciwko zazwyczaj siedzą fenomenolodzy, mający taki radiację emanującą z bytu, widzą w jakiś sposób, ale nie potrafią udowodnić. To znaczy ja bardzo sobie cenię teoretyczne i takie, prawda, intelektualne obrazy, które kreują intelektualiści, ale zawsze warto je później w jakiś sposób taki, który nauka i metodologia uznaje za rzetelny, zweryfikować. Otóż mam takie wrażenie, że żyję tutaj w takim świecie i to jest utrudnienie dla tego, żeby powtórzyć to coś, co Państwo żeście robili tak znakomicie 30 lat temu, że mamy do czynienia z jakąś dominacją intelektualistów, którzy są jakby obłądnięci taką chęcią poszukiwania paradoksów w rzeczywistości, nawet kosztem rzetelnego opisu tejże i związków przyczynowych tam zachodzących. Ja nie mówię, bo bardzo wiele tych takich intelektualnych prowokacji jest ciekawych, ale trzeba dokładnie pamiętać, że nie jest to opis rzeczywistości, tylko pewna propozycja ujmowania tegoż. W mojej dziedzinie na przykład to, co się bardzo wyraźnie da odczuć, to jest taki nie do przebycia podział między ekonomią a politologią, a tymczasem, jakbyśmy zerknęli na to, co najbardziej jest obłożone w zachodnich uniwersytetach, to jest właśnie ekonomia polityczna, więc refleksja na temat tego, co jest politycznie możliwe, jakimi politycznymi instrumentami można, a jakimi nie można realizować pewne cele ekonomiczne i vice versa, jak ekonomika, jak gospodarka kształtuje to, co w polityce jest istotne. W tym wszystkim jest wielki wątek, który być może w dalszej części naszego szacowania i to jest nowe wyzwanie, to ten współczynnik ryzyka, który dzisiaj mamy w przewidywaniu, wygląda być zarówno lepiej steoretyzowany, ale jednocześnie coraz bardziej znaczący.
Elity polityczne, o tym można by długo, bo Państwo, kiedy pisaliście doświadczenie i przyszłość, ja wyraźnie, tak mi się wydaje, ten adresat może nie był miły i przyjazny, ale był. Ja dzisiaj nie do końca wiem, do kogo by adresować tego rodzaju raport, dlatego że jakbyśmy tak dokładnie przyjrzeli się, co się stało z politykami, to oczywiście nie jest to wyłącznie taki opis prawdziwy, ale politycy na świecie i w Polsce coraz częściej mówią nie do suwerena, nie z nim zawierają kontrakty, tylko zawierają te kontrakty z rynkami finansowymi, z korporacjami. Więc pytanie by było, gdybyśmy chcieli powtórzyć coś takiego, to kto jest tym sensownym? Ten, kto ma moc sprawczą. Bo moc sprawcza jest dzisiaj gdzie indziej niż wtedy. Wtedy zresztą była bardzo precyzyjnie, i choć fałszywie i niesłusznie zdefiniowana. Mógłbym długo o partiach politycznych. Ja akurat bronię ostatnio partii politycznych, choć niepopularny przez to jestem, ale bronię ją w kontekście tego, jaką jakość obywatela mamy w kraju, i to warto zawsze porównywać, ale tu chciałem powiedzieć o czym innym. Mianowicie jest dostatecznie dużo dowodów z naszego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i innych badań, które pokazują, że coraz bardziej żyjemy w świecie takich światów kreowanych przez partie polityczne, i że elektoraty, aczkolwiek one w Polsce nie są liczne, ale te zdeterminowane, które decydują w procesie politycznym, kto ostatecznie rządzi, one są do nieprawdopodobnego stopnia zsocjalizowane przez partie polityczne. To znaczy, ja przepraszam, nadużywałem tego przykładu, ale w tej chwili właściwie partie polityczne kreują uniwersa faktów. Partie polityczne nie spierają się na temat interpretacji różnych zjawisk, tylko kreują własne światy faktów i w tych światach ludzie żyją. No, jest sporo rzeczy, które warto by jeszcze poruszyć, a może w drugiej części, w tej jeszcze tylko o jednym, że zasadniczo to, co obserwuję i to, co czasami jest mi dane, żeby gdzieś uczestniczyć i na przykład doradzać w sprawie jakichś instytucji politycznych, jakie należy w tym kraju budować, no muszę powiedzieć, że jest z tym ogromna trudność. To znaczy, mówię tu na przykład o ordynacjach wyborczych, o kształcie polskiego systemu politycznego. Ja wiem tak, my w politologii światowej naprawdę wiemy, jakie są instytucjonalne efekty pewnych rozwiązań, które są wprowadzone. System półprezydencki ma bardzo konkretne konsekwencje. Jednomandatowe okręgi wyborcze też mają bardzo konkretne. Nie ma co tego testować. Nie ma żadnej tajemnej polskiej specyfiki, która spowoduje, że jednomandatowe okręgi wyborcze, moim zdaniem, zaraza dla systemu politycznego, miałyby działać inaczej niż gdziekolwiek indziej, gdzie na dodatek odchodzi się od tych rozwiązań. A więc krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że ten przekaz, że instytucje mają znaczenie, jest bardzo słabo rozumiany tutaj w kraju. Mało jest rozumiany także w tym sensie, że nie mają eksperci i politycy wyczucia ontologii czasu. To znaczy, jest potrzebna instytucjonalna cierpliwość. To znaczy, jeśli się wprowadza jakąś instytucję, no to trzeba te 15 lat odczekać, żeby oszacować właściwe skutki. Niepewność i szacowanie, niepewność tego szacowania jest bardzo ważna i tutaj nie mam czasu. I w końcu ostatnia uwaga. W budowaniu tych instytucji jest taki ostatni zwrot, który chyba wydaje się być bardzo prawdziwy. Mianowicie do tej pory żeśmy tak traktowali, że instytucje to działają tak, jak normatywnie są przewidziane do działania, ale bardzo wiele wskazuje na to, że zwłaszcza w nowych demokracjach, właśnie w takim otwarciu socjalizacji politycznej, pierwszy imprint, to znaczy to, kto pełni rolę prezydenta, kto zajmuje się nagłaśnianiem i jak gdyby pokazywaniem, jak instytucja powinna działać i pełni tę rolę w organizacjach i instytucjach, to ma nie mniejsze znaczenie niż sama wewnętrzna, mechaniczna logika instytucji. No i to jest taka otoczka, w której powiedziałbym, gdybym miał więcej czasu, to próbował powiedzieć, dlaczego mi się wydaje, że bardzo, bardzo, ale to bardzo trudno, nie dość, że
tamto grono specjalistów było bardzo wybitne, że chyba znacznie trudniej byłoby dzisiaj taki raport napisać i, tak jak mówię, nie widzę adresatów. No, nawet w takiej krótkiej wypowiedzi trudno jest uniknąć tych ram, które mamy, prawda? Z jednej strony profesor Markowski mówi, że dokładnie wiemy, jakie są skutki jakich rozwiązań instytucjonalnych, a potem mówi, że kluczowe znaczenie ma ten pierwszy imprint, prawda? I czy jesteśmy, znaczy to mi się wydaje, to nie wynika ze słabości Markowskiego, to wynika ze słabości rzeczywistości, której pojawiły się elementy, mi się wydaje, kompletnie nieoczekiwane, takie jak na przykład załamanie się dyskursu racjonalnego. To jest tej wiary, prawda, że istnieje ekspert, że ekspert wie, co mówi. To nie mówię, ja nie kwestionuję teraz twojej ekspertyzy, tak? Tylko w ogóle, czy to jest, to zawisło w powietrzu. Wydawało się, że ekspert wie, prawda? I teraz nagle właściwie ta sytuacja od kilku lat, od sześciu bodajże nam pokazuje, że są dyskursy, że ekspertom się wydaje, że mają wszystko policzone, ale to nie pasuje, to się nie zgadza. To się nie zgadza z remanentem. Ale to się nie zgadza z remanentem, że są dyskursy i są hegemonie, prawda, którym ulegamy, a potem się okazuje, że to nie całkiem tak. Mówiąc krótko, mamy taki, mam wrażenie, bardzo, jakbyśmy chcieli na przykład dziś powołać DIN, prawda? To sami byśmy mieli wątpliwość, czy mamy rację. I te, czego nie było przez bardzo długi czas. Michał Komar. Przepraszam, ja na poziomie praktyki. Wydaje mi się, że troszkę profesor Markowski zrywa ciągłość, znaczy opisuje rzeczywistość z zerwaną ciągłością. A ja chciałbym powiedzieć o pewnej kontynuacji. I negatywny, i pozytywny. Z własnego doświadczenia na poziomie praktycznym. W 91 roku, przepraszam, to będą konkrety wyłącznie. W 91 roku w stanie prywatyzacji została postawiona największa polska firma zajmująca się dystrybucją książki. To była składnica księgarska. Ja miałem gotowy plan na przekształcenie tej firmy w udziały, które mogły stać się aktywami budowania instytutu zajmującego się kształceniem redaktorów i tłumaczy. Państwo chyba wiedzą, jaki jest poziom obecnie translatorski w Polsce, gdzie się daje jeden rozdział jednemu tłumaczowi, drugi drugiemu, to się stylistycznie nie zbiera w ogóle, niekiedy merytorycznie. I poszedłem do jednego ministra, który brał udział w pierwszej i drugiej ankiecie DIP-u, i do drugiego ministra. Oni się na mnie patrzyli z osłupieniem i nie rozumieli w ogóle, co chodzi. Wtedy ja zrozumiałem, że oni, ponieważ oni mają w domach swoje wielkie biblioteki, to ta biblioteka składnicy księgarskiej już nie interesuje. Poszedłem do Lecha Wałęsy, który kiwnął głową i powiedział: tak, oczywiście. Dzięki Andrzejowi Zakrzewskiemu dotarłem do Lecha Wałęsy. Ale czy Państwo myślą, że cokolwiek się z tym stało? Nie. Składnica księgarska uległa likwidacji. To była zła wola naszych znajomych. To była obojętność, nie zła wola, obojętność. Ponieważ padli oni ofiarą oczarowania wielką reformą, nie chcąc patrzeć na drobne, no w skali państwa, na drobne elementy systemu. Teraz drugi przykład. Teraz trochę się pochwalę, przepraszam, na przy okazji. 10 lat temu doszedłem do wniosku, że skoro istnieje sieć, website, to warto przenieść polski słownik biograficzny całości tekstów, ale dodać do tego kontynuację haseł, dodać multimedia, to znaczy fotografie, dźwięki, filmy, a więc to wszystko, co się znajduje w zasobach archiwów
archiwów polskich, porozrzucanych w rozmaitych instytucjach. Przez 7 lat chodziłem do ministerstw takich jak Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, gdzie siedzieli inteligenci, autentyczni inteligenci. I odpowiadali, no przepraszam, nominalnie, dobrze. To jest świetne wykształcenie. Usłyszałem trzykrotnie, dosłownie powtarzam, spadaj na drzewo. W związku z tym, wysnuwając z moich doświadczeń, ale także doświadczeń GIP-owskich, bo ja brałem udział w obydwu walkach GIP-owskich, wysnuwając wniosek, że jednak można znaleźć jakichś rozmówców, postanowiłem pójść do ludzi, którzy nie uważają się za inteligentów, nie uważają się za intelektualistów. I w ogóle to w gruncie rzeczy mało interesuje. I dzięki nim udało się to zbudować. I 3 dni temu został odpalony w internecie Polski Studium Geograficzny. Znaczy o tym. A ta najgłębszą niechęć do tego typu projektu edukacyjny doświadczałem ze strony ludzi, którzy publicznie nieustannie narzekają na polski system edukacyjny. Którzy znaleźli sobie fantastyczne alibi w postaci wieczystego narzekania. Ja miałem poczucie, jakbym był taką monadą obijającą się o inne monady, w takim przedziwnym świecie, w którym nie istnieje definicja dobra wspólnego, w którym prawo służy raczej stawianiu przeszkód, formułowaniu wszystkiego w kategorii niemożności. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję za wykorzystanie tego czasu. To mi się wydaje, tutaj dotknąłeś takiej rzeczy, która jest istotna, też jest istotną przeszkodą. Coś takiego, co można by nazwać neointeligenckim self-hate'em. Że jest coś takiego, zwłaszcza w środowiskach inteligenckich, że jak się mówi, używa tego przeklętego słowa inteligencja, już nie mówię, intelektualista, to w ogóle jest, to już tylko o pani Pawłowicz można powiedzieć, prawda, słusznie. Otóż, że to zaczyna być problem też taki samoograniczający, prawda. To się pojawiło przed epoką niepewności, to się pojawiło jeszcze w epoce pewności, a to była pewność technokratyczna, prawda. Ale do dziś zostało. To byli dwaj przedstawiciele starszego pokolenia polskiej inteligencji. Już starszego. Polskiej inteligencji. A teraz starszego od młodszego. A teraz dwaj przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy ja mam wrażenie, że to są akurat dwie osoby, które próbują z oboma tymi problemami się zmagać. To znaczy i z tym self-hate'em, którego dotknął Michał Komar, i z takim poczuciem bezradności intelektualnej wobec rzeczywistości, która wciąż okazuje się inna niż nam się wydawało, że będzie, prawda? Czyli próba zbudowania think tanku, który ma nie tylko myśli, ale też kompetencje. Może zaczniemy od Leszka. Czy to doświadczenie jeszcze starszego pokolenia, czy ono jest do odtworzenia, czy nie jest do odtworzenia? Czy jest do zastosowania jakoś, czy nie jest też? No to dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Przyznam, że czuję się trochę skrępowany, mając eks katedra nauczać ludzi, których doświadczenie jest nieporównywalnie większe od mojego, ale postaram się ten czas dobrze wykorzystać. Tym bardziej, że rzeczywiście taką misją tego, co robię ja, co robi środowisko skupione wokół Liberté, jest w jakiś sposób utrzymanie inteligenckiego etosu w świecie, w którym inteligencja jako pewna klasa społeczna zanika, chociaż ogłaszanie jej śmierci jest przedwczesne. Bo są inteligenci, ale można postawić tezę, że być może nie ma już inteligencji w takich kategoriach, w jakich ona istniała niewątpliwie w czasach, kiedy funkcjonował DIP. I teraz wydaje mi się, że to, o co Jacku spytałeś, czy jest możliwe odtworzenie tego doświadczenia.
Mi się wydaje, że absolutnie odtwórczość nie powinna być naszym zadaniem tu i teraz. Pytanie jest takie, czy to, czym był ten etos i misja inteligencji od 200 lat w Polsce, czy on w związku z tym, że mamy państwo niepodległe, w którym politykę robi się nie w postaci listów otwartych, a robi się ją po prostu w parlamencie, czy w mediach raczej, tak? To jest być może ten problem, o którym mówił pan profesor Markowski, że czy ty, Jacku, na początku, że w dużym stopniu ci adresaci i te takie struktury, w których funkcjonowaliśmy dość komfortowo przez długi czas, których się nauczyliśmy, one się gdzieś rozchodzą. Natomiast ja uważam, że DIP, który był takim szczytowym osiągnięciem zaabsorbowanej sprawami kraju inteligencji, ja uważam, że to w zasadzie jest, można powiedzieć, masło maślane. Znaczy nie ma inteligencji, która sprawami kraju nie jest zaabsorbowana. I wydaje mi się, że ci ludzie dalej są. Rzecz w tym, że dzisiaj inaczej niż wtedy tę troskę się realizuje, czy powinna realizować. I pytanie jest, jakimi narzędziami i w jaki sposób i czy jest rzeczywiście z kim, tak? Czy, bo ja mam, jakby, to jest bardzo wiele płaszczyzn i to jest temat, który no, można powiedzieć, na swój sposób zmagamy się z nim codziennie, kiedy staramy się pisać długie teksty do internetu, które mogą nikogo nie zainteresować, kiedy podejmujemy tematy kontrowersyjne z jakimś namysłem i taką równowagą, że nie szukając tego, co tutaj nazwałeś hejterstwem, to już jest przykład takiego, bym powiedział, antyinteligenckiego języka, który przenika na salony inteligencji. Ten salon mityczny, który dookreślił całą prawą stronę dzisiejszą, bo tak naprawdę do dzisiaj mamy ten podział, który mamy, bardzo ciekawy, i wynika z tego, że mamy ten w prawicowym społeczeństwie prawicowi intelektualiści i dziennikarze czują się odrzuceni przez ten mityczny lewicowy salon, który nam siedzi tutaj. Państwo doskonale wiecie, jakie wpływy się wiążą z zasiadaniem w tym mitycznym salonie, ale to wciąż funkcjonuje. To 25 lat, czy powiedzmy minęło 20 lat i wciąż to odrzucenie jest bardzo silne, czyli pewne klisze, pewne wartości związane z inteligencją wciąż są bardzo silne. Natomiast mam takie poczucie, że ten wpływ na sprawy publiczne, znaczy jeden problem jest kwestia w ogóle, jakbyśmy mieli dzisiaj pytać, czym byłby DIP, to myślę, że w dużym stopniu byłoby to doświadczenie i prawda, tak? Czy w ogóle kategoria tego, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy jakąś prawdę, czy być może jakiś cel, co do którego możemy powiedzieć, tak, to jest to, o co chcemy walczyć. Ta modernizacja, która była zawsze misją inteligencji, to, że Polska musi doszlusować do Zachodu i sama wewnętrznie zmienić, to był ten paradygmat, w którym funkcjonowaliśmy, bo się do niego jakoś przyznaje, tak, po prostu jest to od niej bardzo bliskie, przez 200 lat i my jako kraj w ogóle. A dzisiaj kiedyś okazuje, że no, prawda, jak wiadomo, każdy ma swoją, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie się zgodzić co do niczego, bo nie ma kategorii prawdy. Jest kwestia, kto jest silniejszy. Kto ma mocniejszy dyskurs, kto ma większą władzę w parlamencie, kto ma swoje media i dyskusja będzie na poziomie tego, kto jest silniejszy. Tak? No bo jeśli zakwestionujemy istnienie jakby obiektywnej prawdy, do tego to się sprowadza. W moim dyskursie jest tak, że kanibalizm, wegetarianizm są tak samo dobre, w związku z czym czy rasizm i tolerancja są tak samo dobre, no to zobaczymy, kto będzie miał więcej głosów i się sprawdzimy w parlamencie, tak? Albo sprawdzimy się w mediach. I to jest, uważam, pierwsza niszcząca dla inteligencji i w ogóle tego sposobu rozmowy, pierwsze niszczące zjawisko. Ja uważam, że takim podstawowym zadaniem dla inteligenta będzie o to, żeby się o kategorię prawdy mimo wszystko upomnieć. Ale także na polach, na których to jest możliwe, to znaczy, żeby nie pretendować do wiedzy absolutnej, zwłaszcza tutaj panowie Rzekowski i Markowski odnosili się do sfery ekonomicznej. Ja uważam, że wywracanie stolika tylko dlatego, że na pewnych polach nie mamy całej pewności, jest dla kultury i cywilizacji zachodniej po prostu niebezpieczne. Ale to są rozważania filozoficzne. A teraz na zakończenie o tym, co uważam za jakby istotniejsze, bo to jest, czy może po prostu łatwiejsze do ogarnięcia rozumem, bo to jest tu i teraz. W jaki sposób
inteligencja może dalej wpływać na sprawy publiczne, na myślenie Polaków o sprawach publicznych, o samych sobie. No to uważam za kluczowe. Ja niestety widzę, po pierwsze, przepaść pokoleniową, bo my jesteśmy z pokolenia 30-latków. Na sali wielu 40-parolatków, czyli tych, którzy tworzyli tę transformację jako już dorośli ludzie, nie ma. I tutaj jest problem tej pewnej ciągłości elit po prostu. Jak patrzymy na jakość tych elit, czy to w mediach, czy w polityce, to jestem przerażony moim pokoleniem typu Adam Hoffman, czy starszym typu, nie wiem, Sławomir Nowak. To naprawdę nie są ludzie, którzy byśmy chcieli oddać sprawy publiczne. Poza tym oni absolutnie od siebie się niczym nie różnią i oni w zasadzie nie mają poglądów. Jednak czego by nie powiedzieć o czy się lubi, czy się nie lubi Jarosława Kaczyńskiego, czy Adama Michnika, to nie można powiedzieć, że oni są do siebie podobni jak dwie krople wody. Oni jak z czymś się kojarzą. No a ci panowie się niestety z niczym nie kojarzą, mogliby być wszędzie, mogliby się zamieniać rolami i byśmy nawet nie zauważyli różnic. I teraz w jaki sposób inteligencja, która w zasadzie poza napisaniem tekstu do Gazety Wyborczej czy do Tygodnika Powszechnego, no nie ma tego wpływu dzisiaj bezpośredniego. Pytanie, czy nie ma go dlatego, że nie chce mieć, czy dlatego, że świat się zmienił tak bardzo, że ten kanon inteligencji myślenia dzisiaj nie ma aplikacji do niego. Mi się wydaje, że jest kwestia przyjęcia trochę innych metod po to, żeby walczyć wciąż o te same wartości. Że dzisiaj być może rzeczywiście taka partia inteligencka odeszła do przyszłości. Ale czy wartości, o które ona walczyła, czy wartości tej formacji odeszły do przyszłości? Moim zdaniem nie. Tylko trzeba je pogodzić z zrozumieniem tego, jak funkcjonuje współczesna polityka, jak funkcjonują współczesne media i przede wszystkim dyskurs publiczny. I moim zdaniem wycofywanie się inteligencji, czy to, że ona daje się spychać przez te siły antyinteligenckie, do narożnika, jest bardzo niebezpieczne. Bo ja uważam, że przynajmniej tworzenie pewnych reguł tego salonu, na który ktoś inny musi wejść i zaakceptować reguły tego salonu, że tam się nie siorbie ze spodeczka herbaty, że tam się w domu inteligenckim nie zdejmuje się butów, jak się wchodzi na pokoje. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Jakiś kanon reguł, które nie są spisane. U nas najchętniej byśmy napisali ustawę. No ustawę, że nie wolno robić przekrętów i naciągać Sejmu na kilkanaście tysięcy złotych, tak? No czy naprawdę musimy pisać takie rzeczy? Czy musimy pisać, że się nie wyciąga z kieszeni sąsiada pieniędzy z marynarki, która wisi przed nim na krzesełku? No to proszę Państwa świadczy o tym, że nastąpił jakiś upadek reguł, ale on nastąpił nie dlatego, że tak być musiało. Ja nie wierzę w jakiś taki hegelowski fatalizm tutaj historyczny. Ja jestem przekonany, że przynajmniej pod względem ustalania nieformalnych reguł dobrego zachowania i dobrego wychowania, inteligencja wciąż ma gigantyczną rolę do odegrania. Choćby w taki sposób, że inteligencja jest w stanie wywołać wstyd u tych, którzy przyszli i tych reguł nie znają, oni wciąż, przynajmniej niektórym, wciąż wstyd, że mogą nie wiedzieć, co to był Kotarbiński albo nie czytali Foucault. I to niekoniecznie w oryginale. I tę kategorię wstydu, dopóki jeszcze ci ludzie funkcjonują, dopóki jeszcze mają jakieś instytucje, na które mają wpływ, dopóki jeszcze są zapraszani do programów i traktowani z atencją, uważam, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze spróbować ten dyskurs publiczny w Polsce pchnąć na inne tory. Jeśli nie, to nie ma znaczenia, kto będzie w tym kraju rządził, kto będzie miał media. Będziemy skazani na dyskusję o zachowania, które są rodem z pierwszej klasy podstawówki. No, czy można jeść, czy nie można jeść w Sejmie, czy można kraść pieniądze, czy nie można kraść pieniędzy. No to nie jest ta Polska, do której ja myślę, że młode pokolenie, niezależnie czy inteligenckie, czy nie, chciałoby się zapisywać. Zupełnie się z Leszkiem zgadzam, tylko że mam w sensie postulatywnym, to mam wrażenie, że tutaj jednak już w dużym stopniu tragedia się stała. Znaczy, widziałem wczoraj figurę polskiego inteligenta nominalnie, ale też autoidentyfikacyjnie, myślę o Jarosławie Kaczyńskim, który bronił tego, bronił jedzenia przez panią poseł, sałatki i tak ciągle. Tak. Teraz, to była kapitulacja. To właśnie była kapitulacja. Ale to był kolejny akt kapitulacji. Tak, to co Michał Komarow powiedział. Ta kapitulacja, pierwsza kapitulacja, którą można by nazwać po prostu zdradą klerków, prawda? Kapitulacja polskiej inteligencji wobec ekonomizmu.
że jak ma wyglądać świat, wie Leszek Balcerowicz. Tak? I w związku z tym my nie będziemy bronili składnicy księgarskiej, my nie będziemy bronili szkół, my nie będziemy bronili instytutów naukowych, nie będziemy, bo tamten świat musi się wyłonić na naszych kościach. Na naszych. Polską przez pierwsze 10 lat rządzili inteligenci. Geremek, Pan Zawiecki, prawda? Co by nie mówić, Bielecki też jest inteligentem i tak dalej. To nic z tym nie ma. 3 lata, później rządzili SRD z PSL. No ale to pójść na Kwaśnickiego, to jeszcze jest inteligent, tak? No dobrze, ale bądźmy ale ta kapitulacja stała się w ciągu tych 3 lat. Mi się wydaje, że problem jest nie w tym, że nie ma miejsca dla inteligentów, tylko że inteligenci nie widzą miejsca dla siebie. Że skapitulowali przed ekspertem, przed siłą Edka, który chodzi do Sejmu i tam, prawda, łapami i tak dalej. Co ona je, kurwa? Ale ona, ja się objawia, miałem nadzieję, że szuszy, prawda? Ale nie, a jakiegoś podobno kebaba. Więc to jest, mi się wydaje, że tu w nas jest, wiesz, że to jest ten problem zaufania do siebie, że my mamy misję w dalszym ciągu. Stefan jest jednym z niewielu przykładów takich, którzy nie dali się przekonać, że nie ma już miejsca i że trzeba umrzeć po prostu. Wojtek, a ty? Podejmując wątek, który gdzieś tutaj krążył w tych wypowiedziach, więc nie mam wiele do dodania, ale chciałem na niego zwrócić uwagę bardziej niż i go rozwinąć, niż na nowo odkrywać. Znaczy jest pewnego rodzaju dewaluacja słowa. Jeżeli mówimy i zastanawiamy się nad tym, czy takie raporty i ten styl myślenia, bo to jest też pewien styl myślenia, który towarzyszył powstawaniu tym raportom Lipowskim, jest możliwy dzisiaj, no to moja odpowiedź jest nie tylko, że ten styl myślenia i takie raporty są możliwe, ale one powstają. Jest ich nadprodukcja. Mamy ogromną stertę dokumentów o charakterze strategicznym, przyszłościowym, projektującym tą możliwą przyszłość. Pozarządowych, rządowych, korporacyjnych, każdych możliwych. I zarazem one są produkowane z takim przekonaniem, że one muszą powstać, a potem nikt ich nie przeczyta, a co więcej, nikt się do nich nie zastosuje. Nie tak dawno, bo wczoraj, rozmawiałem z osobą odpowiedzialną za planowanie strategiczne w ważnym gmachu, bo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i zapytałem, czy on wierzy w to, jakie jest przed nim zadanie. Wojciech Zajączkowski właśnie wrócił z Moskwy i objął to. Nie mogę go cytować za to, co powiedział, bo to była jednak prywatna rozmowa. Ale problem, przed którym on sam stoi, i nie tylko on, bo każdy, kto myśli w kategoriach planowania strategicznego jakiejkolwiek działalności politycznej w Polsce, jest taki, że ostatecznie osoba, która podejmuje decyzję, podejmuje na podstawie Twittera bardziej niż na podstawie tego rodzaju dokumentów. Nie chcę tutaj oskarżać opinii publicznej o to, że prawda, posługuje się Twitterem, bo ja się posługuję, ty się posługuję, no wszyscy. Okej, ale może trzeba. Natomiast, bo to jest jedna z form komunikacji, natomiast jest pewnego rodzaju fetyszyzacja mediów społecznościowych dzisiaj, tak jak być może kiedyś rządziły gazety, kiedyś rządziły opinie i wstępniaki, tak? Tak dzisiaj rządzi krótka informacja, kiedyś 30-sekundówka w telewizji, dzisiaj 140-znakówka w Twitterze. Nie można się na to obrażać. Bo to jest moja druga uwaga. Znaczy nie można się obrażać na to, że w ten sposób dzisiaj podejmowane są decyzje, tylko przed nami tak naprawdę stoi zadanie, jak refleksję i namysł i myślenie w kategoriach projektu modernizacyjnego, długofalowego, łączenia doświadczenia i myślenia o przyszłości połączyć z czymś, co właściwie wydaje się nie do połączenia na dzień dzisiejszy, to znaczy tego komunikatu twitterowego, czy tego komunikatu 30-sekundowego. I to jest mój pierwszy punkt dotyczący dewaluacji słowa i sytuacji, w której myśl strategiczna, myślenie strategiczne, myślenie długofalowe nie przestało być potrzebne, tylko
Problemem staje się to, że ilość kierunków i wytycznych i możliwych scenariuszy jest tak wielka, że trudno się w tym połapać i co więcej, mało kto zaczyna przywiązywać do tego znaczenie, nawet z osób, które za to płacą, zamawiają to, zlecają i co więcej jeszcze twierdzą, że poruszają się w ramach jakichś tam wieloletnich strategii. A potem się okazuje, że się wcale nie poruszają, bo decyzje podejmują ad hoc na podstawie zwrotów akcji właśnie w mediach społecznościowych. Moja druga uwaga dotycząca też tego rodzaju przełożenia tamtego doświadczenia, Państwa doświadczenia na dzisiejsze realia jest taka, że znaczy nie uważam, że tutaj jest problem z odbiorcą, do kogo mówić, bo wiemy, to znaczy są nadal osoby, które decydują i to nazwiskami można rozmawiać. Natomiast problemem jest to jednak w imieniu kogo i z kim taką dyskusję prowadzić, to znaczy mówię o wymianie elit, o pewnego rodzaju pokoleniowości, które no, mnie trochę uwiera. Ostatnio prowadziłem sporo takich dyskusji, mam wrażenie, bo szukając, czy starając się przebić przez apatię, nie wiem, czy to jest Państwa doświadczenie z okresu powstawania GIK-u, czy mieliście do czynienia z tego rodzaju apatią i zobojętnieniem swojego pokolenia i byliście odosobnieni w swoim projekcie, nie znajdując zrozumienia do tego, co robicie, może niektórzy byli. Ale ja dzisiaj zauważam, że cokolwiek byśmy my nie robili, jakkolwiek zyskuje to popularność, szukamy języka, to szukamy języka porozumienia z naszymi rówieśnikami, a co więcej z ludźmi młodszymi, to poziom sceptycyzmu i niewiary w to, że to w ogóle ma sens i że najlepiej zakopać się w swojej norce, prawda, i albo zaczekać, aż praca nas znajdzie, albo wyjechać, bo praca jest mityczna, praca jest gdziekolwiek indziej, albo że sens swojego życia właśnie definiują poprzez ekonomiczne czynniki, takie dopasowanie się do rynku, co nazywam ogólnie rzecz biorąc apatią, bo nie mówię tylko o osobach bezrobotnych, ale też o osobach aktywnych, jest na tyle duża, że to rodzi poważny problem, przed którym stajemy w ogóle jako państwo. No bo jeżeli mówimy w ogóle, że istnieją pokolenia, albo jakaś ma być wymienialność elit, no to w imieniu kogo i przy wsparciu czyim i akceptacji czyjej ma to następować, żeby nie doprowadzić do powstawania bąbelka w ramach demokracji, bąbelka inteligenckiego, który może się rozrastać, może się kurzyć, ale pozostaje bąbelkiem, znaczy pozostaje niezintegrowany, niewpływowy zarazem na kierunek myślenia i styl myślenia ogólnie w państwie, a z tym ukierunkowaniem, rozproszeniem i dewaluacją słowa mamy, wracając do mojego pierwszego punktu, do czynienia w coraz większym stopniu. I tylko na koniec dodam, bo to jest kierunek naszej najnowszej refleksji w numerze, który się zbliża, to jest też problem właśnie, o którym powiedziałeś, Leszku, to znaczy prawdy, stosunku do prawdy, kategorii prawdy w ogóle w życiu publicznym, nie tej absolutystycznej, ale w ogóle przekonania, że gdzieś tam może w chmurach jest jakaś, nie chodzi mi o istoty boskie, ale gdzieś do cel, do którego dążymy, ukryty, nie wiem, na wierzchołku góry, ukryty w chmurach, a każdy podchodzi do tej góry z innej strony, jak poperowsko, może być jakieś wspólne przekonanie i wspólne stanowisko. Tej jedności gdzieś jednak nam brakuje. Cieszmy się różnorodnością, dywersyfikacją, ale tego punktu wspólnego i tego momentu, wokół czego my się mamy jednoczyć i być razem i się zmieniać, w jaki sposób brakuje i wobec tego się chyba najbardziej inteligencja wywodząca się z jakiegoś etosu, możemy potem, nie wiem, Montesquieu-szowsko mówić, że ta inteligencja to jest pewien przedłużenie arystokracji, a inteligencji przedłużeniem będzie klasa średnia, że to się gdzieś rozmywa i wraz nawet upadkiem klasy średniej ten język i ten etos pewnego rodzaju całości, wspólnoty jest dzisiaj zagrożony.